Grupa druga, czyli dzieci 4- i 5-letnie przychodzące na zajęcia muzyczne, będą kontynuować poznawanie szeroko pojętych aspektów muzycznych. Wartości rytmiczne i melodia w zadaniach będą przejawiać się w coraz trudniejszych sekwencjach. Elementy muzyczne podczas zajęć będą częściej nazywane po imieniu, ale jeszcze nie stawiamy wymagania dzieciom, aby dysponowały tą terminologią. Podczas lekcji wciąż dominuje ruch, śpiew i częstsza gra na instrumentach perkusyjnych niż w pierwszym roku. Zadania przeplatane są w zależności od ich intensywności. Na tym etapie edukacji stawiamy na improwizację, kreatywność, uzewnętrznianie się w muzyce. Nauczyciel zadaje dzieciom częściej pytania, aby naprowadzić ich na logiczne uzasadnienie poszczególnej tematyki. Dzieci podczas tego roku uczą się powtarzać z większą dokładnością schematy rytmiczne, melodyczne i rytmiczno-melodyczne.